O! Aaa, myślałem, że hajs, albo jakaś monetka. No, żywy, żywy. No, wsiadaj tam, idź. Nic, kubek zostawili, nasrali, poszli. Czy to walizka? Ja pierdzielę, jaki tu brud jest na tej wyspie. Bankomat. No. Siemaneczko, Peter Biskit z tej strony, witam na moim kanale i witam w takim drugim materiale z Tourist Bus Simulator, czyli symulatora autobusu turystycznego. Już na starcie powiem wam, nie wiem czy uda mi się pojechać w jakąś teraz trasę, w tym odcinku znaczy się, bo troszkę będzie do obgadania, nie wiem ile mi to zajmie. Chciałbym, żeby ten odcinek był taki godzinny max, plus minus tam może 10 minut. To będzie taki odcinek może podsumowanie tego live'a, wow, 6-godzinnego, to może trochę za dużo powiedziane, ale troszkę to bym chciał nawiązać do tego live'a, co było. Wiem, że nie wszyscy mogą takiego live'a 6-godzinnego oglądać, być w stanie, fakt, przegiąłem, ale było świetnie, był Fansim, był Dendy tam, byli też inni widzowie, Matamet i jeszcze wielu innych, którzy zainteresowali się tą grą. Niektórych ta gra zachęciła, niektórych ta gra zniechęciła, inni zmienili w czasie mojej zabawy zdanie o tej grze. I na starcie powiem, że mi się ta gra mimo wszystko podoba, fajnie zrobiona. O moich takich spostrzeżeniach, o takich, kurde, komentarze w dalszej części materiału. Zadanie na dziś? Pokażę wam jeszcze raz w skrócie moją kanciapę, moją firemkę, jak to wszystko tam działa w środku. Autobus jest kupiony, zarejestrowany z powrotem na tablicę, tak jakbym przemienił tablicę już teraz dwa autobusy. Zadanie na dziś to jest takie, żeby pojechać na autobus, pomalować na kolor niebieski. Autobus numer 2 jest już pomalowany. W tej chwili już widzicie, że tego autobusu drugiego tu nie ma. Trochę kijowo, nie? Ciekawe jak na tamtym garażu, który będzie do kupienia, o tutaj w tym miejscu, i tutaj tak też mapę wam później jeszcze pokażę, o ile nie zapomnę. Tu jest garaż, teren przemysłowy. Ten garaż prawdopodobnie, znaczy on już na samouczku byłby do kupienia, tylko że hajsu nie było. Z hajsem też wam coś opowiem. A jeszcze widzieliście początek. Śmiechała, tak, te pieniądze są wszędzie na wyspie. To też dla mnie trochę niezrozumiałe. Dlaczego tak twórcy gry sobie to wymyślili, że pieniądze są wszędzie? Czy ta gra to jest taki symulator złodzieja? Takie bicie się troszkę z własnym sumieniem? Kraść? Nie kraść? Czy to jest tylko takie branie, bo coś leży za friko? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Musicie to... Zostawiają nam jakąś taką, kurde, dziwne sytuacje. Nie wiem, chcą nas sprowokować do czegoś, żebyśmy się... Nie wiem, no dobra, nieważne. Także autobus do pomalowania, autobus do umycia pojedzie, pokażę wam jak działa myjnia. Myjnia taka jak ta w dodatku DLC dla Fernbasa Bundesliga. Widzicie, już jest blisko 3 minuty, a ja już gadam, a jeszcze nic nie zrobiłem. Tu jest mój warsztat. Tu są moje dwa wozy, co nie pokazałem chyba na live'ie. Bugi, części do tego bugiego, gdzieś porozrzucane na całej wyspie. Tyle części mi brakuje, czyli wszystkich. Tłumik, wały napędowe, silnik, wydech, fotele, kółka, brakuje baku, zawieszenia, kierownicy, boczne skrzynie i szlagie, czego tam jeszcze. Jak widzicie, mam hajsu 92 tysiące. Sporo można nazbierać, jak się chodzi po tej wyspie. W sumie o tym ta gra też między innymi jest. W tej chwili już, po skończeniu samouczka, który trwał masakra 3,5 godziny, mogę wam powiedzieć, że śmiechawa była na lewie, bo po skończeniu tego samouczka, który trwał 3,40 chyba dokładnie, 3 godziny 40 minut? Plus minus coś tam. Jak to się, jakby to tak powiedzieć, poczułem się trochę taki rzucony na głęboką wodę. Masz i teraz rób co chcesz, twoja wyspa, twoja firma.
Nie wiedziałem, gdzie mam ręce wsadzić. O, w ten sposób to umę. Nie wiedziałem, gdzie mam wsadzić ręce, nie wiedziałem, co mam robić. Więc kupiłem później drugi autobus na tym live'ie. Kurczę, nie tak to miało być, bo miałem zacząć od pokazu firmy, ale dobra. Kupiłem drugi autobus, za którym pojeździłem jak porąbany. I dobra, i zostawię takie niedomówienie, mam nadzieję, że do tego wrócę. Także idziemy do firmy, pokażę wam, jak to mniej więcej na szybko działa. Drzwi otwieramy z rozbiegu, z główki. Jak widać, kilka biurek tutaj. Tutaj parę foteli. No i nie ma nikogo. I trochę to, tak powiem wam, już na starcie trochę dziwnie wygląda, bo jesteśmy tak. Założycielem firmy, czyli szefem, jesteśmy kierowcą, a zarazem mamy przyjmować ludzi, nadzorować finanse. Normalnie człowiek orkiestra, mamy robić wszystko. Mamy planować harmonogram, a pilnować inwentarzu. Może zaczniemy od tego miejsca, to jest takie chyba miejsce takie w sumie dla szefa. Taka, no jakby tu powiedzieć, taka księgowość tutaj jest, nie? Mamy tutaj kalkulator, mamy finanse, na których widzimy naszą obecną ilość hajsu, zysk ogółem. Nie bardzo wiem, jak ten zysk ogółem, to znaczy, że co, że... Nie wiem właśnie. To i tutaj jest też takie coś, że nie ma tu pomocy, ale czasami jak się pojawia takie okienko, ta pomoc tu jest niedostępna. Przegląd twoich finansów. No i to tyle, tak? Ja tutaj sobie mogę klikać i nic więcej nie mam. Najważniejsze chyba tak w ogóle tutaj, no to jakiś tam hajs mamy, ale tutaj, jeśli mamy zyski z ostatnich 7 dni na plusie, czyli powyżej wydatków, to jest ok. To chyba się nie mamy o czym martwić, o co martwić. Tak, kupiłem sobie już pakiet Wi-Fi i teraz tak, każde z tych stanowisk jest w jakimś tam stopniu zależne od kolejnego, od kolejnego, od kolejnego, a tamto kolejne jest zależne od tego pierwszego, dlatego ja tutaj jeszcze nie bez powodu mówię o tym, że tak, kupiłem sobie Wi-Fi, bo zaraz o tym powiem w dalszej tam części. Za 100 euro kupiłem 10 gigsa, chyba płaci się tu tygodniowo w tej grze. Pensję, to jest pensja mojego jednego pracownika, który... Niestety nie jeździ przez mój błąd. Totalne zamieszanie na tym live'ie było, później mówię. Nie miałem gdzie, nie wiedziałem, gdzie mam ręce wsadzić, nie wiedziałem, jak sobie z tym radzić właśnie. No jednak muszę o tym powiedzieć. Był problem w ogóle tam ze zleceniem kolejnym po tym samouczku. Kurde, to jest właśnie też, nie wiadomo, od czego tu zacząć. Był problem ze zleceniem. Niepotrzebnie wziąłem chyba autobus mojego pracownika, żeby go pomalować, z tego co tak pamiętam. Albo go pomalować, albo go wstawić do naprawy. To jest też bardzo ważne, o tym też powiem w dalszej części tam. W dziale podejrzę kontrakty, albo zlecenia, albo coś w tym stylu. Trochę mam tu ściągi rozpisane, żebym niczego nie pomylił, nie zapomniał. Więc był problem ze zleceniem i niestety zlecenie tak wygląda, no widzicie, no krzykuźwa, finanse, dobra, finanse, ja pierdyle, masakra. Części zamiennych nie mam żadnych, o tym też tam dalej będzie. Stawki kredytów, no to stawki kredytów, to pewnie tutaj będzie stawka kredytu jakiegoś tam z tych 200 tysięcy, czyli już na starcie jesteśmy, jak to się mówi dzisiaj w Polsce, dziecko się rodzi, w Polsce już ma kredyt na głowie, jest w jakimś tam stopniu jako... społeczeństwo już obciążone kredytami, nie? Jeszcze, no, jeszcze, chociaż jeszcze o tym nie wie. Dług publiczny tak zwany. Zyski jakieś tam są, ok, bla bla bla, kredyt, tak. Tu jest nasz kredyt aktualny, wydatki. No i tu mamy sobie, możemy wejść do każdej z tych kategorii. Tutaj widzicie fleet, czyli fleet. Co to jest fleet? Nie pamiętam, co to jest fleet. Trochę aż mi głupio, fleet. Czekajcie, jakbym sobie tak wszedł na Google'a. Będę widział, co to jest. Nie wiem, ciekawe, czy widzieliście teraz ten, bo ja to przechwytuję Nvidia Shadowplayem. Fleet, niby błahe słowa, zapomniałem. Flota. Aha, okej, okay. Czyli utrzymanie floty. Utrzymanie mojej floty jest na minus 230, a bo tu są zakupy autobusów, plus tankowania, plus malowania. Tak, zgadza się, dzisiaj jest 20, ja tutaj sobie przed tym jeszcze chciałbym wam coś pokazać, jak się maluje autobus. Dlatego za 2000 wróciłem do podstawowego białego koloru, przyznaję się. I tutaj były właśnie naprawy przeze mnie robione przez zewnętrzny warsztat, o tym też później powiem. Wymiana okładzin hamulcowych, paska, wymiana oleju. Już wiem, że nie pojeździmy nigdzie dzisiaj chyba, na pewno. W następnym odcinku.
zmiana opon. No i takie o macie tablicy. Nawet za tę zmianę, o, nawet za zmianę tablicy się rejestracyjnej płaci, żeby mieć jakąś indywidualną. Ja tu mam Piotr 1, czyli dla mnie, dla szefa, i Piotr 2 to jest dla pracownika. I dlatego mój pracownik nie jeździ, bo ja mu jeszcze zmieniałem jakoś te tablice w międzyczasie, czyli musiałem mu ten autobus wziąć, żeby coś z nim zrobić. W tym momencie on zlecenie stracił i niestety został bez zlecenia do tej pory. Także dzisiaj mu jakieś zlecenie rzucimy. Stałe, niejednorazowe, to też ważne, też o tym powiem za chwilę w dalszej części. Tu jest zakup nowego pojazdu, śmiechawa była. To za tym pojazdem tak się najeździłem. Na jeden port, później na drugi port. Masakra była. Też dziwnie to jest zrobione. Tankowanie. Tu też było tankowanie dzisiaj. Tak, o, tutaj weszło mniej, bo tu było więcej paliwa w zbiorniku. To jest też ważne i te naprawy są też ważne, też o tym wam powiem. Także takie tu wydatki są, kredyty, no to już wiadomo. Nowy kredyt możemy sobie zaciągnąć. Nie wszystko jest przetłumaczone, to tłumaczył jeden z Polaków, który mieszka prawdopodobnie w Niemczech. Trzeba będzie mu tutaj podesłać jakieś takie komunikat, sygnał, żeby on tu jeszcze dotłumaczył te niektóre rzeczy. Aha, bo w ogóle tak tutaj nie wchodziłem. Fines to są jakieś chyba, co to są? A, mandaty. Kurde, nawet nie wiem, że to mandat znaczy. Tam, że trochę inaczej jest mandat. No, dwa mandaty dziewnąłem dzisiaj też, jak wracałem tutaj do firmy. Wi-Fi, nowa umowa Wi-Fi, 10 giga, tak jak mówiłem, stówka. Zakupy zrobiłem w jakimś tam sklepie spożywczym, gdzieś tutaj takie koszyki są, to są sklepy, można tam zaopatrzyć się w jedzenie. O tym też za chwilę powiem, już za momencik. Kredyt to już spłatę kredytu tutaj się, jak to jest, co tydzień? A codziennie kredyt idzie spłacany. Wow, co za, ale jazda, ale bank. Employees to są pensje. Aha, no tu są nasze pensje naszego gościa, który niestety nie jeździ nigdzie. I też ciekawostka, do 29, do 24 czerwca jakby ma chyba z jakiejś umowy tygodniowe chyba, tak jakoś to wychodzi z tego. Siódry, tu są utracone zlecenia, albo w ogóle zlecenia. No właśnie, przez to moją głupotę. Ale właśnie, chwila, bo... Aha, dobra, okej. Okay. Zakwaterowanie, apartament Antigua, 24 tysiące, wow. No to nieźle, ale ten apartament Antigua, to on jest chyba... Tutaj. A, to ja za tą Hawirę płacę 24 tysiące miesięcznie. A to jest ta Hawira, co żeśmy na live jeszcze nie urządzili. Fancy widziałem, coś tam urządzał, jakieś obrazki, jakieś ogórasy tam na stole były z gotowców. Trochę taka malinka, tak on to powiedział, coś w tym stylu. Fajnie, fajnie, trzeba będzie to też ogarnąć kiedyś tu na jakimś materiale. Także to są finanse, nie? Tu mamy pracowników i tu się zaczynają robić ciekawie. Mamy wszystkich pracowników w tej chwili zaznaczonych, czyli ja mam tylko kierowcę. To, co będę dzisiaj powtarzać cały czas, pokazując wam te okienka, nie wszystkie te piktogramy, ikonki, jak tak można to nazwać, nie są tu wszystkie objaśnione. Mamy tylko zaledwie dwa. Rzetelność pracownika 60%, tak? Nie będzie, że w procentach czy tam w punktach. Zadowolenie pracownika, no takie pół na pół. Nie wiem, czy ta pensyjka mu chyba nie chodzi. Nie wiem, gdzie on mieszka w ogóle, bo tu też nie ma informacji. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że gdybym chciał przyjąć, tu mamy kierowców. Tu będziemy mieć mechaników, jeśli zatrudnimy, a tu będziemy mieć przewodników, jeśli też ich zatrudnimy. Mechaników dobrze mieć, zanim oczywiście będziecie chcieli naprawić autobus. To jest znowu o czymś, co powinienem wspomnieć za chwilę przy tamtym pomieszczeniu. Ale żeby nie zapomnieć, to powiem już teraz, najwyżej się powtórzę. Wydaje mi się, że tak jak ja dawałem do mechanika autobus, musiałem się umawiać na 3 dni do przodu, czy tam na 2 dni. W tym czasie mój pracownik tracił zlecenie. Dlatego jest właśnie też między innymi bez zlecenia. Już nie wiem, który ja błąd popełniłem. Czy malowanie, czy tablica, czy mechanik, czy ja gdzieś ten autobus mu wziąłem na jakąś trasę i dlatego on zlecenie stracił. Może mechanik był powodem tego, że on zlecenie stracił. Chyba tak mi się wydaje. Więc ten autobus musiał pojechać do warsztatu zewnętrznego, gdzieś daleko. I nie było go pewnie w dzień, może coś takiego, tak? Załóżmy. Gdybym miał swój warsztat, tego nie wiem, bo też tu trzeba o tym wspomnieć, że nie wszystko jeszcze wiem. Pokazuję to, co wiem. To, czego nie wiem, nie będę mówił, ale domyślam się, że mam i taką mam nadzieję, że gdybym miał swój warsztat, to może ten
mój kierowca by tego zlecenia jakoś nie tracił. Może ten serwis tego autobusu to by była pyk, pyk, chwila, moment, nie? To się też okaże. Przewodników jeszcze nie mam. Też nie wiem, jak to działa. Może to działa na takiej też zasadzie, że jeśli ja tam zaraz mam już te przekąski kupione na autobus, czyli jakieś jedzenie, picie, być może ten przewodnik, on gdzieś tam jakieś się tworzy trasy. Może on to rozdaje na pokładzie, czy rozdaje, sprzedaje na pokładzie te różne, tą żywność, nazwijmy to tak ogólnie, żywność, czyli jedzenie i picie. No i to rynek pracy, na którym możemy sobie przebierać w kandydatach, czyli kierowca. No widzicie, nie wszystko jest przetłumaczone. Tu mamy kierowcę, tu jest na przykład ciekawy przypadek, ciekawy przypadek. Są kierowcy, którzy też wymagają oprócz tego zarobku jeszcze, tak jak tu pisze, niektórych kandydatów można zatrudniać tylko wtedy, gdy zaproponuje się im apartament, patrzcie, jacy księciunie, do którego mogą się przeprowadzić. Także tu jeszcze takiemu zumrowi oprócz tej kasy jeszcze mu trzeba taki apartamencik jakiś znaleźć księciuniowi, nie? Skąd te apartamenty bierzemy? W garażu za budynkiem, w tym budynku obok, w tym garażu, w tym warsztacie naszym, na starcie gry, w samouczku nawet, była zaraz dostępna mapka. Jak podniesiecie sobie tą mapę, to na tej mapie, znaczy na tej mapie, akurat na tamtej mapie, odkryłem chyba właśnie albo jakąś ciekawostkę na mapie, w postaci chyba jaskini to było. Nawet się śmiałem, jaskinia Lava Tube, nie? Tego jakaś tam YouTube. Albo odkrywam jakieś ciekawe miejsca do zwiedzania, na przykład, nie? Czy tam jakieś miejsca widokowe, punkty widokowe. Także takie mapki warto, oprócz tych pieniędzy, które znalazłem na starcie materiału, warto takich smaczków szukać. Także warto tutaj tą wyspę wsiąść w auto prywatne i eksplorować. No i oprócz tych kierowców mamy też do wyboru jakichś mechaników. Też z apartamentami sobie tutaj życzą. No, a tu nawet mamy prawdopodobnie, ile metrów kwadratowych ma mieć ten apartament. Kurde. Także tu są mechanicy i jeszcze powinni być przewodnicy. Mamy przewodników, guide. A ten jaki apartament? A to wszyscy, to jest chyba takie minimum. To 67 metrów? Czy to tak tylko... A ten? A nie ten, ten? 67, 67, 67. No to chyba jest takie minimum rzeczywiście. No także tutaj możemy sobie przebierać w kandydatach, nie? Dalej mamy tablicę statystyki, czyli ukończone, tak jak tu pisze, wycieczki 7, stracone. Kierowców, pracowników warsztatu, przewodników, dwa pojazdy. Tu jakieś raporty mamy z poszczególnych wycieczek. Wi-Fi 0%, bo jeszcze nie jeździłem na żadnej trasie, także nie wiem, jak to Wi-Fi. Ciekawe będzie, ciekawe będę, czy te 10 giga, na ile to wystarczy dni, tygodni. Podejrzewam, że w ciągu tygodnia zeżrą to, jak kierowca zacznie mówić. Też nie wiem, jak to działa, czy... Nie, no to działa chyba ogólnie na wszystkie autobusy, więc im więcej tych pojazdów, tym chyba ten limit internetowy trzeba tu sobie dać większy. Nie podobają mi się trochę te pomieszczenia, one są takie trochę... Niby fajnie wszystko, ale takie burdello bum bum, tu jest jakieś takie puszki, tam jakieś butelki. Ja wiem, że to jest klimat jakiś, powiedzmy, tropikalny. No tropikalny jest, bo to jest w sumie, mówią, na tą wyspę w Fuerteventura. W ogóle nie mówiłem, na jakiej wyspie jesteśmy. Fuerteventura, jeśli ktoś nie załapał. Realna wyspa należąca do Hiszpanii. Taka, mówią, że pustynia na środku oceanu. No spoko. Także takie tam pomieszczenie jest trochę bez sensu, którym nic nie możemy zrobić. Także wychodzimy z tego miejsca, przechodzimy do kolejnego centrum zarządzania, plany, harmonogramy, pojazdy. Zaczniemy sobie może od statystyki. To będzie... Aha, to były statystyki. Zlecenia. Bieżące zlecenia, jak widać, nie mam nic. To, co mówiłem przed chwilą, to się tak zazębia wszystko właśnie. Jeden temat pociąga drugi, a ten, który z kolei do pierwszego, nie? Więc mówiłem, że będę się pewnie powtarzać.
Tu jest ciekawa sytuacja, tak odkryłem jeszcze dzisiaj. I to nawet samouczku było warto brać te zlecenia z tą pętlą nieskończoności. To jest pętla nieskończoności, czyli te zlecenia są w kółko powtarzane. Fajnie te zlecenia dawać naszym właśnie pracownikom. My sobie możemy do urozmaicenia na przykład brać te pojedyncze. Dlaczego tak? Dlatego, że. Aha, i tutaj jeszcze jest coś takiego, chyba ja bym to sobie powiedział. Certyfikat taki, czyli te trasy, gdzie są te znaczki, przeze mnie już były jeżdżone, bo teraz. Zrobić to teraz czy później? Tak się zastanawiam. Może później. Jak będziemy przy tej tablicy korkowej. No mamy oczywiście wynagrodzenie za jaką trasę, ile godzin. To nie jest czas realny, to jest czas na wyspie, tak? Tak powiedzmy. Normalnie ta wyspa, przypominam, ona jest podobno w skali 1 do 5. Już teraz sam nie wiem, bo są różne wersje. Oficjalnie w skali 1 do 5, czyli przejazd, tak krótko mówiąc, z jednego końca na drugi zajmuje godzinę czasu realnego. Nowe zlecenia. No i tu mamy różne linie. Warto brać te z pętelką, mówię, dla naszych kierowców. Zakończone. Aha, zlecenie jak weźmiecie, możecie je anulować. Nie wiem, czy to w tej chwili jeszcze, to jest wersja oficjalna już gry, nie beta, ja nawet do bety nie miałem dostępu. Ale zauważyłem, że jeśli nawet bym sobie wziął jakieś zlecenie i anulował, to nie płacę żadnej kary za to, że takie zlecenie zostaje mi anulowane. Zakończone zlecenia, czyli widać, jakie zlecenia były brane. No i te zlecenia, mówię, które są oznaczone tym takim, powiedzmy, taką pieczęcią, certyfikatem, to są te zlecenia, które ja zrobiłem. I takie zlecenia z takim znaczkiem, chodzi mi o to, że będą mogły być od razu wzięte przez pracownika. Jeśli ja sobie wezmę takie zlecenie, albo takie, gdzie nie ma tego znaczka, to ja będę musiał pierwszy przejechać tą trasę, a później dopiero dać ją mojemu pracownikowi. Musi być zawsze trasa pierwsza przejechana przez pracodawcę, a nie przez pracownika. Chyba że da mu takie zlecenie, albo właśnie któreś z tych trzech na przykład, nie? To może jechać od razu. No i tutaj te znowu trzy anulowane zlecenia, które widzieliście na tamtych statystykach. Czy coś tu jeszcze? Aha, no to teraz tutaj są właśnie te umowy, czyli takie ubezpieczenia pojazdów. Ja tego nie mam jeszcze. To jest fajne. Parę przecierek mi się zdarzyło już nawet dzisiaj, jak wracałem. Aha, zauważyłem jedną rzecz, że nic mi nie ubywa z konta, jeśli ktoś we mnie wjedzie. Ale może to był tylko ten jeden raz. Tak się popatrzyłem na kwotę, nic się nie zmieniło. I popatrzyłem się też może, nawet nie na kwotę, tylko, sorry, na uszkodzenie pojazdów. Tam za chwilę zobaczymy. Było 7%. Jakoś tak, no 7% było. Nie wiem, co to tutaj te procenty oznaczają dokładnie. Co to jest? Znowu nie ma objaśnień dokładnych. Co która kolumna oznacza albo symbol. Tu są jakieś stawki miesięczne. Można by ten pojazd jakiś było tam ubezpieczyć, nie? Czyli za uszkodzenie. Nie wiem, zwrot w całości pewnie jakiś tam. Sorry, jakieś tam kwoty, no, kasy. No dobra. No. Dalej, tutaj mamy dla pracowników, dla kierowcy w tym przypadku. I chyba tylko dla kierowcy nawet tu będzie ubezpieczonko. Na razie też nie mam ubezpieczonego mojego pracownika, także ani dwóch autobusów nie mam ubezpieczonych, ani tu widać, że nie ma nic w zleceniach i tu też nic nie ubezpieczałem. Na razie firma się rozwija, na razie jedziemy na czarno. Na dziko. Usługi Wi-Fi, to co wam mówiłem, to już mam kupione i tu widać w zleceniach, że jest taka usługa kupiona. 100% zasięgu, 10 GB, pełna krecha, czyli pełny pakiet, jeszcze niewykorzystany. 100 euro za tydzień, już tak zaokrąglam. Możemy sobie to oczywiście tutaj kupić nie tylko 10, ale jak kliknę, nawet 1 terabajt, nie? No ale patrzcie, ile to będzie tygodniowo, 1980 euro raczej. Miazga. A tu jest co? Aha, i tu zależy właśnie też od zasięgu, czyli w pojeździe, tak to rozumiem. No, czy to ma znaczenie na przykład przy wzywaniu jakiejś pomocy, help jakiegoś gdzieś na wyspie, jak się autobus rozkraczy? Squirrel miał ciekawą sytuację, że jeszcze tam wracając do tamtych zleceń, jego kierowca rozwalił autobus w iluś tam procentach i. Tam było chyba, że burmistrz tej wyspy, czy danego miasta, ale chyba ogólnie tej wyspy całościowo to było zbrane.
totalnie zerwał z nim wszystkie umowy, jakie miał. Więc musi zabawę, no nie, że zaczynać od początku, ale zlecenia musi sobie brać od początku dla swoich kierowców, nie? I tam dla siebie, także śmiechawa. Części zamienne, oj, tu możemy sobie zamawiać też części zamienne i tu jest też trochę dziwnie, bo tak, tu mamy 57 euro światło, ale tu już jest znowu stawka w euro, nie wiem za co. Tutaj delivery, tutaj rozumiem, że jest w dniach podany okres oczekiwania na część, tak? No i tutaj ilość. 10 sztuk to maksimum, tak? A na przykład takie klimy. Też nic, to tak nie tego, ale niezła cena, nie? I tu warto mieć takie części, zanim, znaczy, bo nie naprawicie w swoim warsztacie, nie naprawicie autobusy, jeśli nie będziecie posiadać swoich części. No, nie wiem, czy to będzie w tym momencie jakby zawieszony i ten autobus nie będzie do jeżdżenia, czy będzie można go przerwać tą umowę we własnym warsztacie naprawy i pojechać gdzieś w teren. Szlak wie, no. Co tu mamy dalej? Tu jest inwentarz. Tutaj jest to, co ja mówiłem. Kupiłem jakieś jedzenie w sklepie. Po 20 sztuk czegoś tam. Wody, lemoniady, koli i tak dalej. Części nie kupowałem żadnych. No to części się tam zamawia w tej właśnie tabelce, w tych zleceniach obok, nie? I tu wtedy widzicie w inwentarzu, ile czego macie. No na razie jadę na zewnętrznych warsztatach. No i w końcu mamy tą tablicę, harmonogram. Tutaj nie wszystkie są pola jeszcze aktywne. Za chwilę sobie wybierzemy jakieś zlecenie dla naszego kierowcy. Tu jeszcze mamy takie coś jak usługi dojazdu, czyli z lotniska chyba do hotelu na przykład. Wycieczki krajoznawcze, czyli na przykład z hoteli do jakichś właśnie tych miejsc, a te miejsca albo znajdujemy jeżdżąc autem prywatnym po wyspie i one się same nam gdzieś tam odblokują. Tam jest ciekawostka jedna gdzieś chyba w okolicy tutaj albo tutaj, zaraz wam pokażę, co ja tam odkryłem ciekawego. Planerzy wycieczek, to będziemy chyba mogli sami sobie już we własnym zakresie określać sami jakieś takie wycieczki, miejsca ciekawe pooznaczać i stworzyć jakąś własną siatkę połączeń tych różnych ciekawych miejsc, nie? Tutaj też widziałem u Squirrela, jako taka ciekawostka, usługi dojazdu albo wycieczki krajoznawcze, że takie wycieczki, jak już sobie ułożymy te trasy z gotowców albo sami, możemy nawiązać współpracę z hotelami, które też to odkrywamy i wtedy te hotele z nami jakby współpracują, nie? Więc wysyłają nam klientów, dają nam klientów, dzięki którym możemy zarabiać hajs, nie? Bo jeździmy w końcu. O, i tu macie tą pomoc. Klikam, ale nic się nie dzieje, także tak jakby to niedokończone jest. No, gra na pewno jeszcze będzie poprawiana. Pojazdy, kalendarz. Na kalendarzu będziemy widzieć naprawy. Można się tutaj przesuwać do tyłu, do przodu w miesiącach, ale można tutaj przede wszystkim przeskakiwać do następnego terminu. Jeśli będzie tu jazda, to przeskoczymy do jazdy. Jeśli tu będzie jazda, warsztat, jazda, to przeskoczymy i tak do tej jazdy, tak? Albo no, co zależy, co tu będzie zaplanowane. Ewentualnie możemy o dowolną godzinę danego dnia się przesunąć, albo 24 godziny też przeskoczyć w ten sposób. Czy tam jeszcze dalej? Nie, już dalej nie. Tylko możemy tutaj, o, jeszcze tak jakoś w miarę tam. No, to tak jak tym suwaczkiem. I pojazdy. No i to, co ja tutaj już mówiłem, że mój pojazd był Piotr 1. To jest ten autobus, który był zakupiony jako ostatni, za którym jeździłem po jednym porcie i znalazłem go w drugim porcie na południu wyspy. Masakra. Piotr 2 to jest ten pierwszy pojazd. Ja im właśnie tablicę pozmieniałem. Można zmienić tablicę w każdej chwili. Za wyjątkiem chyba tego, w którym ja teraz siedzę. No właśnie, bo ja to jest mój pojazd. One są wszystkie po naprawie i ja radzę wam naprawiać takie pojazdy po zakupie, dlatego żeby wam się gdzieś w czasie, jak będzie wasz kierowca jechać, żeby się nie rozkrzaczyły, bo to będzie nie na korzyść, nie będzie to na korzyść naszej firemki. 7%, czyli tak jak mówiłem, jechałem sobie z tej lakierni tutaj do kanciapy tej, do swojej firmy. Ciężarówka we mnie wjechała, widzę, że ja, czyli to była jej wina, nie moja, czyli uszkodzenie jakby nie z mojej winy. Chociaż troszkę dziwne, nie? Bo powinno się mimo wszystko uszkodzić to. No, jak mam ubezpieczenie, to
to logiczną rzeczą by było, że tym bardziej powinny jakieś uszkodzenia tu się pojawiać, żebym miał jakiś hajs z tego, nie? A dlaczego nie? Tu możemy sobie pojazd w każdej chwili przepisać dla siebie albo oddać go tam komuś. No w tej chwili ten pojazd nie należy do nikogo. No i to chyba tutaj by było tyle. Tyle, co miałem z tych ściągaweczek zrobione. Tak, tak, tak. Dobra, także tak jak mówiłem, samouczek był pół godziny, nie wiedziałem, co mam dalej robić. Zgubiłem się totalnie. Rozwaliłem totalnie harmonogram mojego kierowcy, więc teraz go szybko naprawimy. Weźmy jakieś zlecenie, nowe zlecenie. Poszukajmy zlecenia dla mojego kierowcy. Albo wam pokażę też, jak to działa. Mnie na przykład będzie interesować to, bo jest niezły hajs i to jest zlecenie, które się będzie powtarzać. Widzicie? Nie mogę go wybrać. Komunikat. Musisz przynajmniej raz przejechać tą trasę. Każdą trasę. No dobra, osobiście, zanim przypiszesz ją pracownikowi, więc zaznaczam siebie. I zaznaczę oczywiście swój autobus. Będę swoim autobusem jechał. Więc na ten czas ja mojemu pracownikowi dam zlecenie też powtarzalne, ale takie zlecenie, które będzie miało najwięcej zarobku i wychodzi, że to będzie to zlecenie. Z tymi zleceniami, już teraz wam powiem, cholera, trzeba uważać. Nie wiem za bardzo, co to znaczy, że to będzie jego czas w tygodniu, 24 godziny będzie pracował, czyli tak facet z... Taki light trochę, nie? Nawet nie połowę będzie miał tego czasu swojego wykorzystanego. No dobra, niech na początek ma, ale poziom 9, ja mam poziom 1. Także damy mu to. Musicie uważać z tymi zleceniami. Z Fernbusa takie sytuacje różne były czasami, że jak się brało trasy, nawet samemu wybierało i zatwierdzałeś trasy w Fernbusie, teraz mówię o Fernbusie, były dziwne sytuacje, gdzie na tym komputerku, na tym telefonie naszym przystanki niby szły fajnie po kolei, tak? Tam Hamburg, Berlin, München, coś tam dalej. Ale nie zgadzały się czasy. Na przykład był wyjazd o godzinie 8, później była na przykład godzina 10, a potem nagle przeskok do godziny 21 albo godzina 5 rano. Po godzinie 13, tak? Coś było nie halo. Tak tutaj ja ostatnio właśnie miałem taką trasę. Nie wiem, która właśnie to trasa. Miałem sobie ją zapisać i cholera nie zapisałem. Trasa była z El Matorral przez Puerta del Rosario. Miałem wjechać tutaj do Del Angel, do La Concepción. Tu w ogóle niepotrzebna moim zdaniem była ta trasa, bo tu nawet chyba... A nie, tu jest przystanek. Aguas Verdes. Tu pętlę zawinąć, wrócić. Znowu wjechać tu. Tu pojechać chyba... Miałem chyba zakończyć do Coralejo. Ale co się stało dziwnego? Było po raz piska tylko, że tak, tu miałem przystanek wyraźnie zaznaczony na mapie. Pojechałem tutaj, gdzie było po kolei Puerto del Rosario. Na rondzie po prostu GPS mnie prowadził. Jedno rondo, drugie i od razu tutaj, pyk, do Del Angel, Casillas del Angel. Tu są przystanki w tym miejscu. Co ciekawe, GPS nie wskazywał mi, mimo, tutaj też mi nie wskazywał, tu mi nie wskazywał, że mam się zatrzymać. W Llanos, czy Llanos de la Concepción też mi nie pokazywał, że mam się zatrzymać na przystanku. Tu mi kazał nawinąć pętlę. I się zapętliła gra. I tylko mogłem tak jeździć na GPS-ie. Według GPS-u powinien był jeździć między tymi dwoma miejscowościami. Czyli coś się jednak czasami tutaj trasy chrzanią. Dlatego warto sobie po wybraniu takich tras zapisać grę. Znaczy przed wybraniem trasy zapisać grę, żeby później nie żałować decyzji, ale tak jak mówię, tutaj te zlecenia można bardzo łatwo anulować A, teraz jest kara, o kurczę. O, tutaj na przykład nie ma kary, widzicie? Ale to jest zlecenie chyba dla niego. Tak, to jest zlecenie dla gościa. Aha, czyli jak jemu, o widzicie, teraz się dowiedziałem sam się dowiedziałem, że jeśli ja jemu bym zlecenie anulował, zapłacę karę, ale jeśli ja sobie zlecenie anuluję, nie będzie tej kary. No dobra, no to o tyle dobrze, że nie musimy tej kary zapłacić. Także tutaj mamy zlecenia zakończone, zlecenia niewykonane. Tu chyba kary nie ma, ale kara chyba była wymieniona w tamtych statystykach, w tamtym pomieszczeniu. No i teraz, jeśli podejdziemy do tej tablicy,
To mamy też już tu dokładnie rozpiskę, kiedy on wyrusza, jakiego dnia, o jakiej godzinie. Tu mamy tak, 20 czerwiec, 13:36. On ma trasę dzisiaj o 19. Także facet sobie już będzie jeździł. Elegancko mamy po kliknięciu jego plan jazdy. No to trochę się tu chłopina napoci, bo z tej kanciapy mojej, z tego miejsca musi tutaj zapierdzielać. No zobaczymy, czy mu się to uda. Mam nadzieję, że będzie ok. Tutaj będzie raz, dwa, trzy, cztery miejscowości. I pewnie z powrotem i wróci na naszą bazę, także spoko. Natomiast ja co? Ja... O Boże, no to dzisiaj na pewno tej trasy nie zrobimy, a już jest 34 minuty materiału. To będzie trasa na następny odcinek. Zobaczymy, czy będzie poprawnie wyświetlana, chociaż ja już w tej chwili mogę wam powiedzieć. Będziemy zaczynać w Puerto del Rosario, czyli będę musiał tam pojechać. Nie za bardzo wiem, odkąd będę miał zaczynać, bo już zaczynają się dziwne rzeczy dziać. No dobra, mam nadzieję, że GPS mnie jakoś normalnie poprowadzi, bo nawet nie pokazuje, że stąd wyjechał. Możliwe, że jak wsiądę w autobus, dopiero mnie jakoś uświadomi. No, będzie niezła trasa, będzie niezła trasa. Będzie niezła trasa. Także tak to wygląda. Przy okazji, jak już wam przeglądam mapę, no to pokażę wam, co takiego znalazłem śmiesznego, jak jechałem autem prywatnym po ten autobus, którym ja już teraz będę jeździł. Najpierw pojechałem na port po odbiór autobusu. Przeważnie się odbiera się je tutaj. Tak, to będzie taki materiał wprowadzający. Jednak ponownie. Jechałem po ten autobus tutaj na port. Oczywiście cały ja wymyśliłem sobie, że po drodze chyba wstąpi, albo pojechałem na myjnię właśnie. Czekajcie, gdzie ta myjnia była? A, tutaj. Myślałem, że umyję auto prywatne. Niestety auta prywatnego umyć nie możemy. Szkoda moim zdaniem, bo brudne jak sukinsyn, a te szyby troszkę uprzykrzają jazdę. Mimo wszystko mogli zrobić, że te auta prywatne też możemy myć. Chyba, że ja czegoś też nie wiem. Chyba, że czegoś też nie wiem, bo tutaj jest jedna myjnia. Jeszcze gdzieś tu myjnia nakryłem. Tu jest myjnia samochodowa. Samochodowa pisze. Niby jest osobówka, nie? Więc jasny gwin, ale tu jest też w sumie osobówka i pisze też mienia samochodowa. No to nie, no to raczej tutaj nie ma mycia. Tankowanie działa, oczywiście na prywatne auto, ale mienia już nie bardzo, szkoda. Także pojechałem sobie na mienie prywatnym autem. Jak z mienie wyjechałem, znacznik GPS nie pokazywał mi już nic na port, że mam jechać pod biur autobusu. To jest tu, po prostu przyjechałem, autobusu tego tu nie było. Gdzieś później zacząłem grzebać w tym harmonogramie, w tym kalendarzu, ku mojemu zdziwieniu, to na live było. Oczywiście chyba Matamet i tam był jeszcze Mateusz albo Mariusz, sorry, że nie pamiętam, kurde. Pojechałem sobie, ucieszyli się bardzo, że będę musiał zapierdzielać na drugi prom, znaczy na drugi port, nie prom, przepraszam, po autobus. Ponownie popełniłem błąd, zjechałem z autostrady, jechałem tędy, tutaj, a tutaj jechałem. Patrzę się, sklep z kuchniami. Okej, okay. Biorę, wysiadam, kliknąłem, wsiadam do auta. Znowu. Znowu ten sam błąd. Także uważajcie, jak to będziecie robić, bo znika wam po prostu jakby GPS, ale to jeszcze bajka, ale jak przyjeżdżacie, nie ma autobusu. Autobus jednak się później okazało, że był. Zajechałem tutaj, jeszcze wałek odkryłem, jakiś sklep z narzędziami. To się przyda do tego wyposażenia domu tam. Który jest w Antigua, ten apartamencik. Zrobimy sobie go, zobaczymy, jak to działa, tak jak House Flipper, bo nawet nie pamiętam, jak tu Fansima było. Autobus był dokładnie w tym miejscu tutaj zaparkowany, się okazał. Tak od niechcenia sobie tu zacząłem iść, patrzę się, jest autobus. Także dopiero tutaj autobus odkryłem i mogłem już tym autobusem pojechać z powrotem, ale oczywiście skorzystałem z tak zwanej szybkiej podróży, która jest bardzo fajna. Chyba tam paliwo też schodzi, bo on to jakoś tam sobie pira ze drzwi wylicza i pewnie to paliwo schodzi nam. Ale przynajmniej wypadku nie można zrobić. Klikasz tutaj i on się pyta, czy chcesz rozpocząć szybką podróż, także dajesz mu tak i jesteś na filmie, nie? No i tak tego live'a wtedy skończyliśmy, chyba jakoś tak to było. Oczywiście jeszcze w międzyczasie na myjnie skoczyłem. Na myjnie? Nie, nie na myjnie. Na lakiernię.
na lakiernię skoczyłem i było tyle live'a. Także 3,5 godziny samouczka, później drugie 3 godzinki to było, nie, 2,5 godziny to było takie krzątanie się po wyspie. Mówię, nie wiedziałem, gdzie mam ręce wsadzić. Tak jakbym się bał coś ruszyć sam, zrobić w końcu. Także trochę jak takie małe dziecko się poczułem, które nagle zostało samo gdzieś na środku i masakra. I rób co chcesz, nie? Ta kasa, której tam znalazłem na starcie jeszcze w tym bankomacie, to jest miejscowość Caleta de Fuste. To jest miejscówka... Czekajcie, która ta miejscówka będzie? To będzie gdzieś tutaj. To będzie chyba ta miejscowość. Nie, już nie chcę podróży. Caleta del Fuste to będzie... Nie, dobrze mówię. Tutaj. Tutaj. Castillo Caleta de Fuste. To jest ta miejscówka. Dokładnie przy przystanku schodzącym w dół. Czyli to będzie tutaj przystanek i w tym miejscu dokładnie, gdzie jest myszka, będziecie mieć ten bankomat z hajsem. Dajcie znać, czy tam... Ten hajs się generuje. Mi się wydaje, że on chyba tylko raz się generuje i później go więcej nie ma. Kupę hajsu leży wokół restauracji na tych stolikach na zewnątrz rozstawionych. Można znaleźć chyba w tej miejscówce jest bardzo dużo hajsu do znalezienia i chyba skrzynka nawet z łakociami. Nie, ta taka skrytka. Skrytka taka jak tutaj, odblokowana skrytka. Która jest już odblokowana, jest zablokowana. A nawet tutaj mam tą skrytkę. O, zablokowana skrytka. To dopiero jak wjeździecie w obszar, ta wam się wyświetli w lewym rogu dolnym, że jesteście w obszarze, na którym musicie prowadzić poszukiwania na piechotkę z buta, szukać po kącikach i może coś znajdziecie ciekawego. Nie tylko hajs, ale takie właśnie skryteczki też. W tych skrytkach są jest też właśnie takie między innymi punkty umiejętności, których ja mam 7 i nie wiem, gdzie je mam wrzucić. Szkoda, bo to pewnie podniosło mi expa i automatycznie poziom na 4. Nie za bardzo też wiem, jak je tutaj wykorzystywać. Prawdopodobnie, gdybym sobie kliknął na przykład na jadalnię. Dziwne, że nie ma mojego domu w Antiqua. Bardzo dziwna rzecz. Dlaczego nie mogę na swoją kanciapę kliknąć gdzieś tam, żeby się przemieszczać między tą kanciapą a biurem na przykład, nie? Piszę tylko dostępne punkty umiejętności mogą być wymienione na punkty szybkiej podróży. No właśnie, czyli jakbym kliknął tu, to będę mógł wtedy podróżować sobie między różnymi tymi miejscówkami. Trochę dziwne to jest, no ale dobra. Tak samo dziwne jak ta kasa porozrzucana po tej wyspie. Nie wiem dlaczego tak mówię, autorzy sobie wymyślili to, że ten hajs gdzieś po całej wyspie jest rozrzucony. Troszkę to jest dla mnie niezrozumiałe. No, także to w sumie taka krótka historyjka, moja przygoda z live'a odnośnie tego szukania autobusu, nie wiedzy, gdzie co dalej działać, gdzie co robić. To dziwne, że tej przystani nawet nie mam odkrytej. Chyba nie kliknąłem też tam czegoś. Ale nie pokazałem wam, co śmiesznego odkryłem, jak jechałem na tą drugą przystań. Chodziło mi o coś takiego jak plaża nudystów. Plaża nudystów po prostu. Jechałem tutaj osobóweczką, tu się odkrywały jakieś tam miejscówki. Odkrywały się te plaże nudystów, na które nie wiem za bardzo kto dojechać. Możliwe, że tu jakieś gdzieś boczne dzikie drogi są, bo są takie drogi z płyt betonowych albo drogi żwirowe. Mówię tym jeepem, jak żeście oglądali live'a na początku, specjalnie dla Matameta z dedykacją. Pojechałem na skróty do firmy. Dał radę. Także można sobie tutaj śmigać tym jeepem, pseudo jeepem, czy tam terenówką, jak kto woli. Tu przejeżdżam obok, to się też plaża odkryła. Tutaj jest, no tutaj właśnie to odkryłem, te dwie rzeczy, także tak to wygląda. Nie wiem, czy o czymś zapomniałem, mam nadzieję, że nie, a jak coś, to zawsze się zobaczymy w materiałach, czy to na żywo, czy to nagranych, także wow, 43 minuty, jednak dobrze mówiłem, że nigdzie nie pojedziemy. Pojedziemy tylko w takim razie teraz już z tej kanciapy, czyli tak, nasz kierowca, teraz skorzystamy sobie z skrótów, zobaczymy. Tak, no nasz kierowca ma robotę już, także niech on sobie tutaj jeździ. Tymczasem my jedziemy, przejedziemy się, umyjemy go też. Ale pojedziemy go pomalować. Pomalujemy sobie autobus i tu będę miał takie swoje też troszkę, ale małe. Odpalimy auto.
Dobra, sorry za to jakieś tam. Ale mi tu hałasują. Aha, panie, drzwi zamkam. Drzwi sobie już przypisałem do guziczków na H-shifterze. To są dwa ostatnie, te czerwone. Przednie drzwi, ostatnie drzwi. Także spoko na roku. No i co, i pojedziemy sobie pomalować ten autobus. Jeszcze się z wami podzielę takimi uwagami w międzyczasie, jak będę jechał na przykład do tej wyspie. Szczerze powiem, nie wiem dlaczego ta wyspa. Dlaczego akurat ta wyspa. Chyba nikt nie wie tego. Chociaż można się domyślać. Ja to tłumaczę tym, że ta wyspa była chyba najprostsza w odtworzeniu. Po prostu najmniej ma... najmniejsza zabudowa. Jednak Gran Canaria to jest o wiele ciekawsza wyspa. Bardziej bogato wyposażona. Wyposażona, jeśli chodzi o wyposażona w tym sensie, że ma ciekawsze... ciekawsze miejsca, ciekawsze, ładniejsze widoki, więcej zieleni jednak. Nie wiem, dlaczego właśnie autorzy sugerowali się akurat tą wyspą, nie rozumiem. Jak widzicie, Peter jedzie oczywiście bez nawigacji, normalnie mistrz kierownicy. Aż za chwilę będę to miasto znał jak własną kieszeń. My oczywiście jedziemy do szprajowni, więc to jest fajne, że możemy tu klikać. Tego... chociaż nie, w Fernbasie też to było w sumie. W Fernbasie też to było. Dobra. Inaczej się nie pojedzie. Musimy tylko tak jechać w ten sposób. Jedziemy bez świateł. No, Fuerteventurze to jest Hiszpania. Tutaj nie trzeba jeździć na światłach w ciągu dnia. Przypominam tylko, że tutaj do Śmiechawa jest zakaz jazdy bez koszulki i zakaz jazdy w klapkach, czy tam jak to woli, w japonkach. Można mieć pół promila we krwi, można jechać autem do pół promila. Dobra, tutaj sobie nawiniemy na tym rądku. Samoloty fajnie co jakiś czas tutaj lądują, je widać. Tam na live było widać, ja tam jechałem właśnie po ten drugi autobus i nawet się zatrzymałem na chwilę, żeby zobaczyć ten samolot, jak on tam leci. Genialnie to wyglądało, fantastycznie. Nie mogłem się też oprzeć tego, żeby zmodyfikować sobie intro. Troszkę tam przybajczyłem z dźwiękiem. Także trochę mnie dziwi, że ta wyspa, bo ona taka... patrzyłem się na zdjęcia Google'a, nie jest wcale atrakcyjna. Ja nie wiem, co tam jest, chyba że banany. Może o to chodzi. Zobaczcie, jak ta wyspa wygląda. Taki obraz księżycowy, taki Mars, nie? Kamienie, skały, taka wyspa typowo wulkaniczna, mało tej zieleni. Jakieś tam raje, oazy czy coś tam są, ale to... nie wiem, nie widzę tego, nie czuję tego klimatu, niby fajnie, a nie fajnie. Tak samo jak w tej chwili nawet no, ten kierowca, mamy jednego kierowcę póki co, ale ja już gdzieś tam widziałem i słyszałem właśnie takie opinie rzeczywiście, że przykro to stwierdzić, ale niestety na tej wyspie tak sobie jadę, to tak widzicie, żeby gdzieś to jakieś autobusy inne jeździły, nawet innych firm. Po Fernbasie to jeszcze jest tak, że mimo, że tam nie ma takiego zaawansowanego systemu ekonomii, zarządzania, menedżerki firmą póki co, bo tam ma być też coś takiego, było mówione, własne garaże, własny zakup autobusów i tak dalej. To zauważcie, że tutaj na tej grze w Turistbasie nie mijamy żadnych autokarów. Autokary sobie gdzieś tam stoją na live, było widać, stoją sobie gdzieś na tych przystankach, stoją sobie gdzieś na tych parkingach, ale my tych autobusów tu nie mijamy. Jesteśmy takim samotnym jedynym kierowcą prowadzącym jakąś turystykę. Tam macie autobusy, tam jest warsztat, tam jakiś dopiero autobus stoi. No niewiele tego jest, trochę człowiek się taki osamotniony czuje, mimo że nie ma też tutaj multiplayera, to jeszcze nie ma tych autobusów. Może do tego, że te ulice są bardzo wąskie, co jest oczywiście fajną rzeczą, że one są wąskie. No, wtedy pewnie byłoby dużo bardzo stłuczek. Okej, co mi się nie podoba w tym studiu malowania, w tej lakierni. Przede wszystkim, no tu, że tablica jest TML, to już pół biedy. Autobus jest czysty nagle. Po pomalowaniu nie będzie czysty, będzie takim jak żeśmy przyjechali. Malowałem już autobus tamten mojego kierowcy na kolor niebieski. I teraz pytanie, jakiego ja koloru użyłem? Niebieskiego, jakiego odcienia? Tego to ja nie wiem, muszę znowu na oko sobie celować.
Podejrzewam, że gdybym taki kolor wybrał i miałbym możliwość zestawienia tych dwóch autobusów obok siebie, kolory by się różniły i to chyba znacznie. Także trochę kijowo, że tu nie ma jakiegoś takiego pola jak w ETS-2, żeby zapamiętać przynajmniej 5 kolorów na palecie swojej i później ich używać w dalszych tam malowaniach, nie? Innych autobusów. Także to jest trochę słabizna. No i poza tym nie podoba mi się też to, że to, że tu ma własne malowanie dać, to można. Tylko MAN jest bardzo trudnym modelem do oklejenia, powiedzmy, do pomalowania. Jeśli ktoś widział szablon, to będzie wiedział, o czym mówię. Ja mimo to jakoś tam postaram się w wolnym czasie to ogarnąć, chociaż mam niecały tydzień jeszcze. No tydzień, ale niecały. Bo też nie mam czasu tak siedzieć sobie przy kompie. To trochę będzie tu grzebaniny. Jednak bardziej prosto robiło się malowanie Setry i Neoplana. A propos właśnie tych autobusów, trochę też się rozczarowałem, bo po premierze byłem 100% pewny, że w tej grze oprócz Mana zobaczę jeszcze te swoje autobusy z płatnych dodatków, bo tak było mówione, że jeśli ktoś ma kupione dla Fernbusa, tak jak ja w tym przypadku, Neoplana i Setrę, to nie będę musiał dokupować ich dla tego Tourist Busa, tylko automatycznie one zostaną jakby zdublowane i przeniesione też do tej gry, czyli wystarczy raz kupić autobus, żeby go mieć w obydwu grach, nie? Czekamy na VDL-ki, przypominam cały czas, 6 modeli ma być różnych wariantów. 6 wariantów VDL-ów. Do końca stycznia chyba podobno mają wyjść, gdzieś tam coś słyszałem, jakieś update'y do Fernbusa, także zobaczymy, jak to będzie. Także tak, takie malowanie chyba w tym kolorze zostawię mu, takim lekko mieniącym się, takim, nie wiem, typowym kanaryjskim, kanary, takie trochę za bardzo po oczach wali, nie, żeby to znowu też nie było za różowo, no niech będzie, że takie. Tu oczywiście mamy do wyboru gotowe malowania też, gotowe szablony, no ale mówię, tutaj można, bo oczywiście to zamienniki są nieoryginalne, one są tam jakoś na swój sposób poprzerabiane. Wiadomo, prawa autorskie i takie tam rzeczy, nie? I co? No właśnie, muszę od nowa wybierać to malowanie, masakra. Masakra, trochę za różowe wyszło. O, powiedzmy coś w ten deseń, no trudno. O, może takie. Up. Trzeba przytrzymać. Także brakuje mi tego. Zapłaciliśmy ile? 2000 za to malowanie. Masakra, nie? Także tak to wygląda. No i tak jak mówiłem, on już znowu wrócił do formy, czyli do normy. Moja tablica i oczywiście brud. Tak, żeśmy przyjechali, tak wygląda dalej. Okej, teraz się udamy na myjnię. Myjnie nie miałem okazji. Znaczy miałem okazję testować, ale jeszcze raz specjalnie dla was pokażę wam, jak to wygląda. Z myjnią mamy póki co kontakt, tak jakby się uparł w Fernbusie. O ile ktoś ma pakiet ten niemiecki tej Bundesligi, no to może sobie tam auto myć do woli. Ale tylko w Fernbusie, tylko w Bundeslidze, bo przechodząc z Bundesligi do swojego Fernbusa, no to nie umyjemy autobusu tak czy siak, raczej z tego co mi się wydaje. Właśnie, tego nie wiem, to by trzeba było się spytać osób, które mają tą Bundesligę, jak one to rozkminiły, jak to tam wygląda, czy mając Bundesligę ja jestem w stanie zwykłym Fernbusie umyć autobus, nie? Czy to się odblokowuje już w podstawce gry, czy to tylko działa w tym dodatku, bo jak tylko w tym dodatku, no to słabizna rzeczywiście, bo słabizna i to straszne. Na takich stolikach, jak to mijamy, czasami kasa jest. Nie mówię, że na tych. Ale trzeba tej kasy gdzieś na takich właśnie stolikach szukać. Ewentualnie polować na takie bankomaty. A na przystankach jednak nie było żadnych pieniędzy. Dobra, warto tutaj przestrzegać przepisów. Tutaj mnie gościu diabnął na tym skrzyżowaniu, bo tutaj się musimy zatrzymać. Jechał ciężaróweczką. Okej, teraz nikogo nie ma.
Także wracając do tego miasta, trochę, znaczy miasta, tej wyspy, trochę dziwnie jest, naprawdę trochę dziwnie to autorzy zrobili, że taką wyspę. Może właśnie dlatego, że ona była najprostsza do tworzenia, bo tu nie ma tyle jakichś krajobrazów skomplikowanych, taki teren bardziej górzysty, piaszczysty, kamienny. Te miasta i tak nie są idealnie otworzone. Patrzyłem się na mapę Google oczywiście. O, ja naiwny. Dałem się troszkę zrobić. Wiedziałem, że te miasta pewnie nie będą idealnie otworzone. Nie są w połowie nawet otworzone tak, jak powinny być w realu. Także słabo. No i jak nasz autobus wygląda? Ciekawie. Mówię, będę musiał trochę tutaj popracować nad tym malowaniem. Pojedziemy sobie prosto. Na tym drugim rondzie nawiniemy. Znaczy nawet nie na rondzie, tylko na tym węźle. A to godzina jest 14:10, ale tak pochmurno. O, a tu radar był chyba. Kurczę, chyba mnie radar złapał znowu. W tym miejscu jest radar. No tak, jak było komunikat, że przekroczyłem prędkość, to na 100% kolejny mandat 500 euro, nie moje. Ajajaj. Ale nic, wszystko jest do nadrobienia. Trzeba będzie po wyspie polatać i po hajs. Poszukać hajsu. Kasia, kasa. Kasiora. Mówię Kasia, bo miałem powiedzieć Kasiora, a mówię Kasia i w ostatniej chwili zrezygnowałem. Kasia. Ja to jestem genialny. W ostatniej chwili potrafię słowa zmieniać. Oszukuję trochę mużyczek. Później takie kwiatki słowne wychodzą. Mało ludzi, mało samochodów. Mówię, nie widać tutaj w ogóle naszych autobusów. To już tak jak tutaj się troszkę z Quirrellem sugeruje. On tam podobne takie odczucie. Trochę tych już natrzepał odcinków. Trochę go tam podglądałem. Nie mówię, że wszystkie dokładnie oglądałem od deski do deski, ale trochę oglądałem. Tak właśnie wyłapałem to, że on mówił o tym też, że nie widać tych swoich autobusów. No, trochę szkoda. Może tu jeszcze się coś zmieni. Optymalizacja troszkę podobna do tego Farmbusa. Autem osobowym się fajnie jednak jedzie, bo jakaś taka dłuższa droga, dłuższa, prosta po autostradzie. No jest fan. To wam powiem, że jest fan rzeczywiście. Tak sobie pomyślałem, właśnie nagram taki materiałik jeszcze, taki powtórkowy, trochę podsumowujący tego live'a. Trochę przegiąłem z tym 6-godzinnym live'em. To tak wyszło samo z siebie, to tak człowieka wciągło. Dalej chciał, dalej kontynuuj, jeszcze rób coś tutaj, tego, to. I tak czas leciał, czas bardzo szybko leci. Tak jak teraz, 10:07 minuta materiału tego surowego wbije. Ja tutaj intra nawet nie łapię. Jeszcze intro będzie wmontowane, to pewnie będzie 50, może 9 minuta. Dobra, tutaj musimy trochę taki ostry łuczek wziąć na tą myjnię. Jeszcze sobie tutaj myjnię ogarniemy. Która bardzo fajnie działa. No, to dostaliśmy troszkę chociaż zalążek tej myjni. Aha, przypomniało mi się, tam też na live'ie pojechałem na warsztat. No i była śmiechawa. Była wielka śmiechawa, bo nie dość, że przyjechałem uszkodzonym autobusem do warsztatu, żeby mi go ładnie naprawili. To pod koniec warsztatu, kiedy już autobus miał wyjechać z warsztatu, te drzwi takie tam składane, harmonikowe są. Trochę jak w PRL-owskich takich warsztatach mi się to tak skojarzyło. No to niestety, ale... Coś chyba nie tak zrobiłem, co? Włącz wyświetlanie cel. Co ja zrobiłem? Chyba coś nie zatrybiło. Ojej. Aha, nie, dobra, trzeba wyłączyć silnik. I teraz zacznie się chyba myjnia, tak? Nie, co jest grane? Nie mogą mieć autobusu? Ej. Hello. Czekajcie, bo teraz jest śmiechawe, faktycznie. Dlaczego? Co jest za świeże w lakierni? Coś jest nie fala ewidentnie. Moment. Ja
łapią, nie łapią, nie wiadomo o co chodzi. O, teraz dopiero trzeba podjechać bardziej do przodu. Bardziej... odważniej. Bierzemy z nabłyszczaniem 43 euro, co to jest? To nie pieniądz. Ja sobie czapeczkę zdejmę na razie. Podziwiamy auto tym autobus. Fajnie to zrobili, nie będę przerywał. Szkoda, że tymi wycieraczkami nie możemy tego brudu zbierać w czasie jazdy. Co ciekawe, nie wiem, czy mówiłem o tym, ale w osobowym aucie w ogóle wycieraczki nie działają. Szkoda, mówię, nie można tego auta umyć, nie można wycieraczek używać. Szkoda. I radio też nie działa. To jest znaczy. Jeszcze nie jeździłem autem coś serwisowym. To tam tym bardziej nie wiem, co tam się dzieje. Ciekawe, jakby miał okno otwarte w kierowcy, co by się stało. Czy byłby komunikat, to zamyka wszystkie okno? A na pewno podejrzewam, że jakiś automat by zadziałał. A po prostu... Tam fajnie przez szybki widać, jak auta jeżdżą. Automat by zadziałał i niby to wszystkie było zamykane, tak domyślnie. No, co słyszałem mówić. Tak, jeszcze drugą stronę raz, będzie fajnie. Fantastyczny materiał. Bicie pian? Nie, dlaczego? Jestem zadowolony, że to nagrałem. No, przynajmniej w ładnej jakości. A i żeby nie było, że ja nic nie kumam z tych wyjścia. Nie wiem, coś tam się człowiek nie muszę. A chciałem się z wami też podzielić tak na szybko właśnie takimi swoimi spostrzeżeniami. Ja byłem taki plan, no. No bo mówię, nie jestem... Znaczy mógłbym robić, wiecie co mógłbym robić? Mógłbym robić takie live'y, jak do tej pory, ale live'y od razu też nagrywane. Żeby każdy live nagrywać. Od razu w locie na dysk twardy. Tak kiedyś bawiłem się jeszcze w dawnych latach, jak to zabrzmiało. Trochę poczułem się stary w tym momencie. Jak zauważyliście, mam kanał na Twitchu i tak kiedyś się bawiłem. Na Twitchu robiłem live'a, a równocześnie tym samym programem OBS-em materiał był nagrywany na dysk twardy. Więc... Dało radę to jednak robić. No, tylko że wtedy to był HTS, ETS. Trochę były to wersje takie inne niż już dzisiaj są. Dzisiaj są właśnie takie kobyły z tych gier. Pojawiły się te tytuły, więc nie wiem, jakby to działało w sumie do końca. Czy to nie obciążałoby bardzo kompa. A poza tym OBS płata mi ostatnio niezłego figla, dlatego ja się przerzuciłem na inne sposób nagrywania. Tak jak mówię wam, tutaj jest teraz to wychwytywany obraz gry Nvidia Shadowplayem. Prawie że 1:1, a kamerka i mikrofon jest OBS-em nagrywany. I to jakoś zadziałało przy OMSI. I mam nadzieję, że tym razem również bez problemu się materiał zrenderuje. Idziemy do firmy w tej chwili na parking. I to by było chyba na tyle w tym materiale. Także takiego plana bym miał, ale nie wiem, no... Bardziej skłaniam się ku temu, żeby robić live'y i później takie krótkie materialiki, jakby... Jeśli to będzie bardzo długi live, to takie krótkie materiały z jakąś jazdą, które będą podsumowywać tego wcześniejszego live'a. Najciekawsze jakieś te momenty tam bym powychwytał... Chwycił! I trochę tam może coś do nich nawiązał, coś poopowiadał, przypomniał, że coś na takiej zasadzie, nie? Bo jednak materiał nagrany ma lepszą jakość niż... No jedzie frajer, że tutaj też z tymi kierunkowskazami są niezłe jaja. No jednak muszę się cofnąć, tak? O Boże, co za ciamajny. Dobra, tylko żeby teraz mi tu nikt nie wyjechał.
Autobus jest nieco mało uszkodzony. Także taki planik mam właśnie. Jak będę robić jakieś dłuższe live'y czy dłuższe posiedzenie przy tej grze, to później dogrywać taki materialik na luzie, na spokojnie. I o czymś tam odnośnie live'a ostatniego coś tam nawiązać właśnie. Dobra, odstawimy autobusa. Może zobaczmy, jak to z zewnątrz wygląda. Bo to już wewnątrz to już wszyscy wiedzą. Może tak, żeby tamtych aut nie blokować. O, tak tutaj będzie. Także tutaj szkoda też właśnie, że... Cholera, no szkoda... No nie, no garaż mi nie otwieraj. Szkoda właśnie, że... mamy te dwa autobusy. No ten kierowca, nie wiem, on jeszcze nie wyjechał chyba. 14:40 jest, a on ma wyjechać... o 19:00. No, szkoda, że tego autobusu tutaj drogiego nie widzimy, nie? Trochę lipa. Trochę lipa właśnie. To tak... Czujemy się, tak mówię, samotni, tak. No, autobus zmyty, nawet się nie zdążę pobrudzić. Elegancko. Także jakieś malowanie. Będę coś tam w wolnym czasie kombinował. 18 mnie już nie będzie, będę dopiero w styczniu początkiem. Także może tych materiałów być trochę mniej. Trochę to śmieszne. Kto ogląda w czerwcu 2019? Łapka w górę. Komentarz. Taka ciekawostkę zostawię sobie. No, także jest autobus machnięty. Jesteśmy w biurze. Zobaczmy, jak tam finanse. Myślę, że ten kierowca, który tutaj zacznie tą trasę robić, to będzie całkiem nieźle. Natomiast ja trasę... tą trasę zrobię. To będzie kolejny odcinek po tym. Z tą trasą. Zobaczymy, jak mi ta trasa pójdzie. Trasa hardkorowa, powiem wam. Będzie niezła. To nie będzie live. Będę ją chciał próbować nagrać. Dlatego ja w tej chwili już na przykład robię sobie coś takiego. Save. Aha, jeszcze mógłbym coś takiego sprawdzić. No tak, tutaj kierowca mój, to on robi swoją robotę. A ja mam dopiero na 22 termin jazdy, także mam jeszcze trochę czasu. Także ja w tej chwili robię sobie cyk, zapis i dajmy sobie może nowy save i wpiszemy. Dzisiaj jest 10.12.2018, coś takiego może. I okej, okay, i to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że niczym nie zapomniałem. Jak coś zapomniałem, to powiem wam w kolejnych materiałach, ewentualnie live'ach. Zachęcam do oglądania poprzednich materiałów innych. Z Fernbusa jeszcze będę nagrywał oczywiście. Dzięki za fajne opinie pozytywne w OMSI2, za łapki w górę, za subskrypcję. Bardzo mi miło. I cóż, to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hej!